Siemano widzowie, jestem uwięziony dalej w tym więzieniu. Kolejny dzień, który muszę tutaj spędzić, ale mam dzisiaj pomysł. Muszę jakoś się stąd wydostać i wydaje mi się, że to miejsce, w którym wpadłem do tej całej pułapki, jest jedynym miejscem, z którego mogę w jakikolwiek sposób uciec. Tylko problem jest taki, że ja aktualnie poza tym, że mam kilka ziemniaków, książkę do sekretnego skarbu, tą strzałę, którą mu przypadkowo zabrałem i te dwie rzeczy, nie mam totalnie ze sobą nic więcej. Więc ja muszę jakoś zdobyć coś, tylko szczerze mówiąc, ja nie mam pojęcia, w jaki sposób mógłbym to zdobyć. Wiem, że tu są te i mógłbym je wykorzystać w sumie w jakiś sposób, ale czy to by mi wystarczyło? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, dziewięć, zobaczmy, czy tutaj by wystarczyło dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No i braknie mi, nie wyjdę. To jest za mało, po co, chyba żebym łóżko jeszcze zabrał. Ja nie wiem, to jest naprawdę, ja nie wiem, w jaki sposób ja mogę się stąd wydostać. To jest jakaś tragedia, ale widzę, jak zostawicie łapkę w górę, większa szansa na to, że w końcu w jakiś sposób wydostanę się, a może w końcu pirat mnie wypuści. Nie wiem, ale koniecznie widzowie, zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał i zapraszam serdecznie na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam w tym tygodniu wrócę z naprawdę petardą, z fajną rzeczą po prostu. Nie będę mówił jeszcze co, ale wrócę tam i będzie naprawdę bardzo fajnie, jest pewien, że tak powiem, możliwość. Dobra, ja bym chciał, żeby ten pirat tu gdzieś przyszedł. Gdyby on tu gdzieś był, to ja bym może coś od niego wysępię, albo czekajcie, dobra, może lepiej niech on nie przychodzi. Dobra, czekajcie, wykminijmy, w jaki sposób możemy stąd wyjść. Mam pochodnie, mam te murki. Dobra, zabieram te murki, sprawdźmy te murki. Póki go nie ma, możemy sprawdzić murki i zobaczymy, czy to nam w jakikolwiek sposób pomoże. Poza tym ja wezmę dwa murki, a zobaczę, czy ja w ogóle jestem w stanie to tak zrobić, jak ja myślę. Pyk. O nie, ja tu nawet tego nie dam, bo ja przecież nie wskoczę na ten murek. Nie. Słyszałem go. Jest tam na górze. Dobra, czekajcie, dobra, zdążyłem to odłożyć. Dobra, skupmy się, żeby nic nie podejrzewał. Halo. O! Dzień dobry, witam pana pirata! Co za piękny dzień! No nie wiem, czy tak by co. No, a jaki? Niepiękny? Widzę, że... Śmierdzi od ciebie zdechłą rybą. Ode mnie śmierdzi zdechłą rybą? No, a jak ma nie śmierdzić, jak siedzę tutaj, prawda? Sam zamknięty, ze zgniłym mięsem. Może to tak śmierdzi. Słuchaj, mam dla ciebie zadanie. Dla mnie zadanie? No. Tak. Masz 15 sekund, żeby obliczyć działanie matematyczne. Czekaj, dobra. 15 sekund do obliczenia działania matematycznego, ale jaki jest tego cel? Masz obliczyć, będziesz mi zażywał kąpiel. Co będę? Zażywał kąpiel. Okej. Okay. Dobra, no to fajnie. A jakie to jest działanie matematyczne? Proszę bardzo, to jest... Nie, no nie gadasz, że ty nie możesz mi go podać, to on jest takie... Masz 15 sekund. Dobra. Przecież tu nie ma żadnego działania matematycznego. Stop. Jak to? Pokaż mi to. No, książka jest pusta. To nie jest zadanie matematyczne. W takim razie już go piszę. Ej, to ty jesteś jakiś taki zakręcony. Dobra, widzę. 15 sekund, a? 178 plus 30 plus 36, dobra. Równa się 114. Proszę. 7, 8. Nie! 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 214! 214, przepraszam. W takim razie... Nie, proszę! Tutaj. Daj mi jeszcze jedno zadanie, bo ja się pomyliłem, bo tam chciałem 214 napisać, bo tam... Odejdź, powiedziałem. Do ruchu. Wchodzę. Co, jakie wchodzę? Co ty robisz? Proszę odejść. Słuchaj, gości kolorowy, gdzie jest? Odejdź, powiedziałem ci. Nie, dobra, przepraszam. Wracaj, ej, ale mnie uzimiłeś, co jest? Odejdź. Dobra. Do wyjścia. Dobra, idź, ale... Dostajesz cios. Do wyjścia, tu? Ała! Nie, tam. A, dostałeś. Ała. Odejdź. Dobra, ale proszę, wypuść mnie, ja tu nie chcę siedzieć. Masz tutaj podchodzić. Aha. Co ty robisz? Tutaj, do ciebie jest. Uwaga, proszę bardzo. Ła, bo mnie bije, bije mnie. Ile tu jeszcze będę... O nie, ja zaraz zginę. Słuchaj, gościu, ej, ja zginę! Proszę bardzo. Zginę! No najwyżej. Proszę bardzo, masz. I masz. To było co? Ale ja, było... ja zginę! Trudno. Czekaj, bo ja masz ginę zaraz. Ja, ty daj mi jakieś normalne jedzenie, co? Masz. Dwa dorsza surowego. No ale to niezłe normalne jedzenie. Jak ja potrzebuję jakiś sposób... ja mam jeszcze poisona przez długi czas. A po co mi dawać w ogóle lawę i wodę? Żebyś się w końcu umył. No ale jak ja mam się umyć? W lawie? W lawie, tak. Masz teraz tak, słuchaj.
Ale ja... Ej, dobra, ale ja nie mogę wlać tego, coś się zepsuło, nie mogę wlać, nie mogę wlać lawy do kotła. Poczekaj. To się zje tak w takim razie nalej sobie tam wody. Wodę mogę. Proszę zażyć kąpiel. Dobra. Zażywam kąpieli. Siedź tam, masz w takim razie chwilę. Ale co, i mam tak siedzieć tu po prostu? Tak, siedź. Czekaj, muszę sobie też przeglądnąć, pogodnie wziąć. Nic nie widzę. Koleżko, co? Proszę, do wody. No ale już się wykąpałem. Powiedziałem ci, do wody. Ale się wykąpałem już. Ja już nie potrzebuję więcej kąpieli zażywać. Dobra, w takim razie oddaj te wiadra. Jakie wiadra? Ała! Oddaj wiadra. Oddaję. Zjedz sobie. Ale ja tego nie mogę zjeść nawet. Nie da się tego zjeść. Jak się nie da? Nie da się tego zjeść. Pokaż mi to. Proszę, zjedz se. No ty chcesz mi dawać takie rzeczy, których się nie da zjeść? Masz to ja mam jeszcze jedno. Daj to. Daj mi coś do jedzenia, bo ja zaraz umrę! Oczywiście, że ci dam. No nie, ale ziemniaka jakiegoś czy coś. Proszę bardzo. Posłuchaj mnie, ja idę teraz coś załatwić. No. Ała! Do rogu pojedziemy. No. Tam do pajęczyny ma stanąć. Dobra. Ała! Proszę mi tak nie robić, zaraz zginę, nie mam życia. Zaraz tutaj wrócę, masz nic zakombinować. Dobra. Poczekaj, ale... Coś mi tutaj się nie zgadza. Coś ci się nie zgadza? Coś mi się tutaj nie zgadza, coś ty kombinujesz, śmierdzisz mi. Nie, śmierdzi to mięso. Ale właśnie się wykopałem przed chwilą, dobra, proszę. Mogę stąd wyjść, weź mi wypuść, bo to już jest niezabawne. Ja tu jem jakieś śmierdzące mięso, ja nie mam życia w ogóle. Smutno mi jest tu. Ja muszę odłożyć tą... To... I tutaj do ciebie porcję żywnościową. Ziemniaki biorę, bo muszę coś zjeść. Dobra, wychodzę, zaraz przyjdę. Sekunda. Co jest grane? Ej, on mnie tu w ogóle nie zamurował. Czekajcie, biorę stąd wszystko. Lecimy stąd. Biorę to i się wynosimy. Czekajcie, mam tu, wodę mam. Dobra, teraz gdzie on polasł? Gdzie on poszedł? On gdzieś poszedł. Czekajcie, ustawmy sobie to wszystko, żeby miał wszystko pod ręką, tak jak powinienem mieć. Dobra, tak. Ziemniaki, dobra, muszę coś zjeść, bo zaraz umrę. Dobra, ale robimy taką akcję i teraz tak. W sumie bez sensu, ja myślałem, że ja tędy będę uciekać. Jak już tą wodę miałem, ale w sumie można tędy uciec. Dobra, lecimy tak, tu. Czekajcie, żebyśmy go mogli zrobić lekko w konia. Robimy tak, niech się nabierze. Pyk. Niech se wpadnie w tą lawę. Ej, dobra, zwiewamy. Dobra, do góry. Co to jest za książka? Chcę to sprawdzić. Mam cię. To nieźle mnie masz. Dobra, uciekamy stąd, tu, żeby nie wpaść, dobra. I lecimy, ogień. Tylko gdzie on jest teraz, żebyśmy go przypadkiem nie natknęli się na niego. Dobra, tu. Dobra. Ej! Aj! Dobra, tu. Tu. Lecimy tu. Dobra. Ale wykopa... Wraca. Dobra, czekajcie, muszę powoli i po cichu. Powoli i po cichu, żeby teraz żadną pułapkę też nie wpaść. Dobra. Widział mnie? Ła! Nie rób tego. Zszedł na dół, dobra. Pyk. Nie, bo tam jest szkielet jakiś do mnie nawala. Dobra, uciekłem od niego. Lecimy w tamtą stronę, wracam z powrotem do wioski. Ej, udało mi się uciec. Jo. Dobra, uciekamy. Goni mnie? Czy on zauważy, że mnie już tam nie ma? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze mogę się czuć spokojny. Ej, dobra, mamy czas, lecimy. Dobra, nie goni mnie, jest git, lecimy w nogi, ile wlezie. Jo, nie mogę, udało mi się uciec. Daj mi nie uwierzyć w to, co się wydarzyło. Dobra, wracamy z powrotem do tej wioski. Dobra, na szczęście nie jest daleko tutaj do tego całego naszego ośrodka, więc wracamy tam z powrotem. Mam nadzieję, że Dave tam na mnie czeka. Mam nadzieję, że on w ogóle... A może mnie szuka, czy coś takiego, nie wiem jeszcze, dobra. O nie, leci za mną, widzę jego nik! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Oddaję strzał! Jaki strzał? Gdzie jesteś, wracaj! Na drzewa! Tam go zgubię! Gdzie jesteś, Hultaju? Jaki Hultaju, gdzie on jest?
Gdzie on jest? Tam jest. Dobra, koń, szuka mnie. Ja na drzewie siedzę, jestem tuż nad nim. Gdzie jesteś? Dobra, jestem już tak blisko tej wioski. Nie, dobra, tu. Dobra. Gdzie on jest? Zgubiłem go. Ej, straciłem go gdzieś. Nie wiem, gdzie on jest. Ej, dobra, on gdzieś poszedł. Czy on poszedł do tej wioski? Chyba go zgubiliśmy. Dobra, ale ja teraz, gdzie ja powinienem teraz iść, bo on może czekać pod tym drzewem. Nie, najgorzej. Dobra, czekajcie, robimy tak. Siedzę na tym drzewie, póki go nie zobaczę na pewno. Nie ma innej opcji. Nie mogę stąd zejść, póki... W ogóle... On chyba gdzieś pobiegł daleko, bo już go nie słyszę nawet. Ej, dobra, to może schodzę. Czekajcie. Przecież kurczę, on tu gdzieś będzie się kręcił na pewno. Dobra, ale... Ła. Dobra, zejdźmy powoli, to rozwalamy. Dobra, tutaj. On tam jest? A jest tam, jest, patrzcie, daleko jest. Dobra, on tam, dobra, to mamy spokój. Dobra, schodzę w takim razie na dół i robimy go w konia. Będzie tutaj wszędzie szukał, a ja sobie na spokojnie zejdę i gdzieś go stracimy. Tylko teraz, o nie, tu jest kolejny szkielet. Dobra, robimy tak i teraz... Czekajcie, gdzie by się schować? Ja nawet nie znam tej wyspy dobrze, żeby wiedzieć, gdzie się schować. Nie wiem, musimy go obejść, jakoś w tamtą stronę pójdę. Dobra, widzowie, obchodzę tą wioskę dookoła, lecę w tam... O kurczę, co tu robi creeper na tym, aż go... A ja sam się zrzucił, dobra, wywalone w niego. On tam gdzieś był w tej wiosce, jak ją obejdziemy całą dookoła, wiecie, o co chodzi, nie? No to będziemy mieli, że tak powiem, dobrą pozycję. Tu jest jego papu? Aaaa! Zostaw mnie! Nie. Jeszcze szkielet wszystko do mnie tutaj strzela. Co to robią wiśniaki? Co ci powiedziałem? Zostaw mnie. Nie! Zostaw mnie! No działa! Nie. Gdzie jesteś? Nie. Dawid! Gdzie jest Dave? Dave, pomocy! Stój. Pomocy! Yeah.